Mieczysław Izydorczyk znany jest w Bielsku-Białej przede wszystkim z tego, że był głównym inicjatorem stworzenia w naszym mieście Banku Chleba. Ale to nie jedyna chlubna karta w długim życiorysie tego nestora bielskich piekarzy. Mieczysław Izydorczyk urodził się w 1922 roku w leżącej niedaleko Częstochowy wsi Cyganka. W Katowicach zdobył fach piekarza oraz cukiernika. Po wojnie przez długi czas prowadził na Opolszczyźnie własną działalność piekarniczo-cukierniczą. Na Podbeskidzie trafił w latach 70. ubiegłego stulecia. Najpierw mieszkał i pracował w Żywcu, a potem przeprowadził się do Bielska-Białej. W 75. roku moje córki kończyły studia, jedna w Katowicach, druga w Zabrzu i nie chciały w Kluczborku wrócić do Kluczborka, tylko do większego miasta. A tu w Bielsku moja żona miała siostrę, która miała podobne dzieci do moich. Namawiali, przyjedźcie do Bielska, będziemy tu razem, tego, bo to oni też przyjechali tu z Wielunia, z Kluczborka. Też byli tacy wyobcowani trochę w Bielsku. No i tego. A ja w międzyczasie tym swoim córkom założyłem książeczki mieszkaniowe. Były takie książeczki. Pełny wkład książeczki był 18 tysięcy. Moje te córki miały pełne te książeczki. To moja żona siadła w samochód, przyjechała do Bielska, do swojej siostry i zaczęły chodzić po spółdzielniach mieszkaniowych, żeby co z mieszkaniem. No, poszły do jednego, mój prezes mówi tak, macie pełny wkład, mają te dziewczyny, to ja ich tu mogę przyjąć jako członków, ale, no, a żona mówi, no ale jak długo czekać na mieszkanie? On mówi, no przynajmniej 10 lat. To moja żona mówi, o 10 lat to tego. To zaczęły z tą siostrą szukać mieszkania gotowego. I znalazły na ulicy Piastowskiej 67A piękny dwurodzinny dom, wykończony, firanki powieszone, gaz założony, tylko mieszkać. Potem te córki poprzyjeżdżały tu, no i jedna mieszkała na dole, druga mieszkała do góry. Zaczęły matkę kusić, abyście przyjechali, bylibyśmy razem i to spowodowało, że ja zacząłem w Bielsku szukać lokalu do kupienia. Ja no nie znalazłem. Kupiłem cukiernię w Żywcu i z mieszkaniem, tak, i tam prowadziłem cukiernię, a w międzyczasie tu nawiązywałem kontakt z Bielskiem. W Bielsku wybudowałem dom na ulicy Harcerskiej. Wybudowałem na ulicy Stojałowskiego cukiernię. Jaki jest przepis Mieczysława Izydorczyka na powodzenie w branży piekarniczo-cukierniczej? To jest interes, który trzeba pilnować, wie pan. A jak się to nie pilnuje tak bardzo dobrze, trzeba samemu pracować w tym zakładzie, z tymi ludźmi, być razem, proszę pana. To inaczej to idzie, wie pan. Ja wyszkoliłem 65 uczni. Nie zdarzyło mi się, żeby który uczeń nie skończył u mnie zawodu. Wszyscy skończyli. To ja z nimi pracowałem od początku. Przyszedł do warsztatu, to ja z nimi byłem, na oku miałem, tak wie pan. Pilnowałem, byłem, uważam, że byłem dobrym mistrzem, że dbałem o tych uczni. Nie byłem takim, wie pan, wyzyskiwaczem, jak to mówią, tylko w dobrym byłem, wie pan. Tak ich traktowałem jak własne dzieci. Żyjąc u stóp Beskidów, Mieczysław Izydorczyk nie tylko zajmował się swoją profesją, czyli wypiekaniem pieczywa i pysznych słodkości, ale także postanowił włączyć się do starań o utworzenie w Bielsku-Białej Izby Rzemieślniczej. Izba Rzemieślnicza powstała w 1978 roku. Proszę pana, to bo przedtem rzemiosło bielskie należało do Izby Katowickiej. Tak się składało, że prezesem z centralnego, dawniej się nazywał ten Związek Warszawy, Związek Izb Rzemieślniczych.
Teraz się nazywa Centralny Związek Rzemiosła. Proszę pana, a prezesem tego był przedstawiciel, bo to wybierają jednego z prezesów izb, jednego na prezesa Centralnego Związku. W tej chwili jest pan Bartnik z Poznania, a w tym okresie to był pan Zawarczyński, to był z Opola. Prezes z Opola, którego ja, będąc w Opolu, w Kluczborku, wybierałem jego tam w Opolu na prezesa, wie pan. To był mój taki przyjaciel, znajomy i tego. Jak pojechaliśmy do Warszawy, że chcemy otworzyć izbę, to on powiedział, panie Wietku, jak pan tam jedzie, pan będzie to, koło tego robił, to ja się zgadzam. No i nie było problemów, otworzyli izbę. Z czasem ten doświadczony bielski piekarz-cukiernik postanowił skupić w jednym cechu wszystkich beskidzkich rzemieślników z branży spożywczej. Sztuka się udała. Powstał cech rzemiosł spożywczych, który liczy dziś ponad 100 członków z terenu dawnego województwa bielskiego. Jak się sprowadziłem do Bielska, to potem założyłem cech spożywczy, bo nie było cechu. Należeli piekarze, cukiernicy, rzeźnicy do cechu rzemiosł różnych w Bielsku, a myśmy stworzyli oddzielny cech. Ja byłem inicjatorem, ale tam jeszcze inni do tego i zrobiliśmy sklep, raczej otworzyliśmy taki cech spożywczy. Piekarze, cukiernicy, wędliniarze, kucharze. Mieczysław Izydorczyk był też animatorem Społecznego Komitetu Budowy Domu Rzemiosła oraz pawilonów handlowych w Bielsku Białej. Ale jego najbardziej znanym dziełem jest Bielski Bank Chleba, dzięki któremu osoby potrzebujące mogą za darmo otrzymać pieczywo podarowane przez piekarzy. To się zaczęło w roku 2000. Proszę pana, myśmy robili zawsze takie wystawy piekarnicze, wie pan, Święto Chleba się nazywało. Tośmy przed ratuszem robili takie stoiska, piekarze, cukiernicy, rzeźnicy, wody, różni robili takie rzeczy i tego. I proszę pana, i po tej wystawie żeśmy te produkty rozdawali. No to przychodzili, ludzie przychodzili oglądać. A potem to już, wie pan, nauczyli się tak, że przychodzili z torbami, czekali, aż się skończy wystawa, żeby rozdrapać to wszystko. I po tej wystawie to takie spotkanie jeszcze, wie pan, w takim gronie tego. I ja mówię do pana prezydenta Traczyka, że ale co trzeba zrobić takiego, żeby dla tych ludzi, że tak, czy tacy głodni, czy ale to jest taka nachalność ludzka, to wiadomo. No i pomyśleliśmy o tym sklepie. I zaczęliśmy prosić o jakiś lokal. Nie? Pomagali mi szukać tego lokalu. Wykręt, piecuch, Leki jeszcze był w sanepidzie. Wtedy pan Leki, tośmy wspólnie i znaleźliśmy lokal na ulicy Krasickiego 10. To jest do dzisiaj ten lokal. Ten lokal odpowiadał nam, miasto nam przydzieliło ten lokal, opieka społeczna dała pracownika, który wydaje ten chleb, no i istnieje ten bank do dzisiaj. Tego chleba żeśmy za te 10 lat tośmy dali prawie za 3 miliony złotych dostali ludzie. I tu, w tym banku chleba jest zapisane ponad 650 rodzin. Dawniej było tych dostarczycieli bardzo dużo, piekarzy, było do około 20 paru. Teraz jest mniej, ale w dalszym ciągu jest. No, jak żeśmy za te 10 lat dali około 3 milionów złotych wartościowo, to w tej chwili dajemy jeszcze i tak około 5000 bochenków miesięcznie. Przykłady innych miast pokazują, że prowadzenie banku chleba nie jest wcale sprawą prostą. Pomagałem otworzyć w Tychach
bo Katowice nie mają cechu spożywczego i w Tychach ja pomagałem piekarzom z Tych i tam otworzyli taki bank chleba przy parafii w Tychach, ale jakiś czas był i to potem upadło. No, w Czechowicach jeździłem do Czechowic, pomagałem tam do gminy, do Czechowic, pomagałem tam, bo tam radny jeden się zgłosił, że on to będzie pilnował, ale jak się tego nie pilnuje, to to umiera śmiercią naturalną. Teraz także, no a w Bielsku się trzyma już 13 lat. Na czele bielskiego cechu rzemiosł spożywczych Mieczysław Izydorczyk stał od chwili jego powstania w 1988 roku aż do roku 2012. Zastąpił go inny znany bielski piekarz Adam Wykręt. Mieczysława Izydorczyka poznałem może 40 lat temu. Nie? Jako cukiernika jeszcze przyjął wtedy z Opolskiego. Był w Żywcu i z Żywca jak przeszedł, dopiero go bliżej poznałem go jako człowieka pełen inicjatywy, pełen jakiegoś takiego zacięcia rzemieślniczego i pamiętam jak w 80-tych latach zakładaliśmy, odłączyliśmy się od cech rzemiosł różnych i zrobiliśmy cech rzemiosł spożywczych i od tego czasu bardzo dobrze go poznałem. Jest to człowiek bardzo, bardzo można powiedzieć taki charyzmą w sprawie cukiernictwa, piekarstwa i budowniczy. On ciągle coś robił, ciągle coś o czymś myślał, ciągle jakieś inicjatywy powstawały u niego. Nawet do tego czasu, jak mieliśmy, pamiętam, święto chleba, ludzie tak się rzucili na ten chleb, co był wystawiony, to przyszło do głowy, to nawet mówili, nawet prezydent mówi, że trzeba coś z tym zrobić, no i powstała inicjatywa Banku Chleba. No i wspólnie myśmy we czwórkę chodzili, szukaliśmy tego lokalu. No i do dzisiejszego dnia ten bank chleba jest czynny. On się tym opiekuje do dzisiejszego dnia. Także choć w zeszłym roku zrezygnował z starszego cechu, przekazał tą pałeczkę mnie, ale niemniej on tak chodzi i tak pracuje, tak przychodzi do tego cechu, interesuje się tym bankiem chleba, ile tych piekarzy posyła tego chleba i żyje tym. No, no, to jest podziwu naprawdę, bo 92-letni mężczyzna taką inicjatywą to jest godne podziwu i godne uznania dla tego człowieka. Bielska Pomoc Społeczna, która doskonale zna problemy najuboższych bielszczan, wysoko ocenia funkcjonowanie Banku Chleba. Bank Chleba, który funkcjonuje w naszym mieście już od wielu, wielu lat, prowadzony teraz przez pana Izydorczyka, to bardzo dobra inicjatywa dla mieszkańców naszego miasta, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, dochodowej. Wiele osób korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka kierowanych jest do Banku Chleba i korzystają codziennie z tej oferty. Więc uważam, że to bardzo dobra inicjatywa, godna uznania i takiego też poświęcenia ze strony pana Izydorczyka, bo pomimo tego, iż jest to człowiek w podeszłym wieku, bardzo tak interesuje się tą inicjatywą i żyje tym. Nie wyobraża sobie pewno życia bez pracy na rzecz tego banku. Bardzo ciepłe słowa o Mieczysławie Izydorczyku można usłyszeć nie tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Białej, ale także w Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Pan Mieczysław Izydorczyk to człowiek, który nie tylko ma, Pan Bóg go obdarował długim życiem, ale bardzo bogatym życiem, wypełnionym na pewno bardzo ciężką pracą, wieloma problemami, które musiał rozwiązać, bo na pewno nie było mu łatwo, tak jak wszystkim, którzy stanowili tak zwaną prywatną inicjatywę. I mimo tych wszystkich trudności znalazł zawsze czas na to, żeby myśleć o ludziach biednych. Jego działalność to przede wszystkim troska o wypiek chleba. Ta jego działalność
związana właśnie z piekarnictwem, powodowała, że chyba miał świadomość tego i ma tą świadomość, że chleb jest darem, który otrzymaliśmy od Boga. Założenie Banku Chleba było wyrazem świadomości tego, że ten chleb jest darem dla wszystkich. Nie tylko, że się nie może marnować, ale nie może go zabraknąć wszystkim potrzebującym. I chyba taka była myśl, która towarzyszyła właśnie założeniu Banku Chleba, z którego korzysta bardzo wiele ludzi. Pan Mieczysław, mimo swoich lat, jest cały czas aktywny w tej materii, ciągle się interesuje, ciągle jeździ i nakłania poszczególnych piekarzy, ażeby nadwyżki chleba przekazywali do banku, żeby one mogły być rozdzielane wśród biednych. Jeździ i interesuje się do samego Banku Chleba, żeby widzieć, kto po ten chleb przychodzi. Przyjeżdża do Caritas diecezjalnej, żeby zdawać relacje co miesiąc, ile tego chleba w danym miesiącu zostało zgromadzone i ile zostało rozdane. Takie osoby to są na wagę złota. Takich ludzi jest mało, ale Bogu dzięki, że są. Społeczna pasja Mieczysława Izydorczyka jest w jego rodzinie kontynuowana. W Radzie Miejskiej Bielska-Białej zasiada obecnie jego synowa, Dorota Piegzik-Izydorczyk. Na pytanie o to, jakim człowiekiem jest jej teść, odpowiada. Bardzo dobrym. To jest człowiek, ja zawsze mówię, że życzę każdemu takiego ojca, takiego teścia i takiej osoby, która jest zawsze przy bliskich. To jest człowiek przepełniony optymizmem. To jest człowiek, który zawsze widzi szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. I wiadomo, że w życiu każdego z nas są jakieś zawirowania. Raz jest lepiej, raz gorzej. To jest człowiek, który zawsze podtrzyma na duchu całą rodzinę. A to, że my mieszkamy razem, także jest mi bardzo bliski. Rada Miejska Bielska-Białej uhonorowała zasługi Mieczysława Izydorczyka, wpisując go do księgi osób zasłużonych dla naszego miasta. Życiową drogę tego niezwykłego bielszczanina pięknie podsumowała znana aktorka Anna Dymna. 10 lat temu była naszym gościem w ogóle w domu pani Anna Dymna, która przeprowadzała z teściem piękny wywiad na temat właśnie jego społecznej pracy, na temat przede wszystkim Banku Chleba. Gościła z całą ekipą przez 3 dni w Bielsku Białej, była również, tak jak mówię, gościem w naszym domu. I dostał teść od niej taką piękną pamiątkę, jej zdjęcie z dedykacją dla pana Mieczysława Dobrego jak Chleb. Więc myślę, że to jest cała kwintesencja tego, co robi w życiu prywatnym, w życiu społecznym, codziennym.